Cześć siemaneczko, tutaj Bartosz Olej z Polish Fighters, a ze mną jest legenda polskiego zawodowego boksu oraz teraz zawodnik MMA, Krzysztof Głowacki. Cześć siemaneczko. Siemanko, witam cię serdecznie, Bartku. Przede wszystkim przejdźmy do twojej najbliższej walki. Na KSW 95 zmierzysz się z Dawidem Kasperskim. Powiedz mi, bo ty miałeś zawalczyć wcześniej, tam chodziły głosy, że zawalczysz na Epiku. Powiedz, dlaczego do tego pierwotnie nie doszło? Z różnych względów. Nie chciałbym teraz o tym mówić. Miałem walczyć z Czechem, ale właśnie naszą walkę ściągnięto z walki Epika i Czech zaboksował w Czechach właśnie z Dawidem Kasperskim. Dawid wygrał z nim i tak. Naszą walkę zrobili teraz w czerwcu. Ale powiedz, czy ty jednym z tych powodów, znaczy ja chcę w ogóle przez ten temat przebrnąć bardzo szybko generalnie, czy chodziło o te twoje problemy tam z tymi badaniami antydopingowymi, bo coś Martin Lewandowski wspomniał, że to musicie sobie wyjaśnić. I jak od razu przy tym jesteśmy, cię zapytam, czy już tam wszystko z tym wyjaśnione, czy po prostu w związku z tym, że raczej nie będziesz wracał do zawodowego boksu, to po prostu ten temat już cię nie obchodzi. Tak, ten temat jest zamknięty całkowicie, to wszystko jest wyjaśnione, także ja już więcej nie poruszam tego tematu. Okej. Okay. Pytanie, a czy ty właśnie z Czechem miałeś się bić w ogóle formuł MMA, czy to na związku na Epiku to miało być w jakimś K1, w boksie? Nie, MMA. MMA. MMA całkowicie, dobra. Tak. Właśnie jak ci się podobała walka właśnie Dawida Kasperskiego? Czy już miałeś okazję ją obejrzeć i jakie są jakby według ciebie jego najmocniejsze strony? Bardzo fajna walka, bardzo mi się podobała. Fajnie pracował przy kracie, także bardzo dobrze zaboksował, zawalczył jak na pierwszą walkę. Także, a co do słabych stron, to będę starał się pokazać w czerwcu. Mhm. Czy ty właśnie spodziewasz się, że to będzie taki pojedynek typowo, wiesz, stójkowy? Czy jesteś już gotowy na jakąś znowu genialną kontrę w parterze? Słuchajcie, jak walczy stójkowy zawodnik ze stójkowym, często się kończy coś tam w parterze. Zobaczymy, jak to u nas będzie. Wiadomo, zawsze przeciwnik albo ci da zawalczyć po twojemu, albo nie da. Także trzeba zmieniać plany. Także ja mam plany i taki, także będę gotowy na to i na to. Ale czy byli jacyś inni rywale brani pod uwagę właśnie na ten czerwcowy termin, czy był tylko Dawid w związku z tym, że wygrał z tym Czechem, co miałeś walczyć w lutym, czy po prostu tylko ci jego zaproponowali? Nie, zaproponowali mi Dawida, czy chciałbym z nim zawalczyć, od razu się zgodziłem, także nie było żadnych innych zawodników, tylko od razu przyjąłem Dawida i tyle. A jest jakiś rywal w KSW, z którym ty byś się chciał zmierzyć i czy bierzesz gdzieś tam w przyszłości pod uwagę, że mógłbyś walczyć z kimś z kategorii ciężkiej, bo tam na pewno byłoby kilka ciekawych medialnych przede wszystkim zestawień, które kibice mogliby zobaczyć. Słuchajcie, ja nie jestem zawodnikiem, żeby patrzeć za plecy najbliższego przeciwnika. Dla mnie najważniejszy to jest teraz czerwiec, jest Dawid Kasperski, to jest dla mnie numer jeden przeciwnik. Ja nie będę gadał o nikim więcej, no bo wiadomo, trzeba się tutaj skupić i trzeba wyjść i tutaj zrobić dobrą robotę i wygrać. Także to jest dla mnie najważniejsze. Co do wagi ciężkiej, nie ma takiej możliwości. Ja jestem za małym zawodnikiem, żeby bić się w wadze ciężkiej i tyle. Ja będę w półciężkiej. Mhm. Właśnie w związku z tym, że wspomnieliśmy, że miałby tu wyjazd na Epiku, jakby KSW zrobiło drugą edycję i chcieliby, żebyś zawalczył w boksie z jakimś zawodnikiem MMA. Czy bierzesz coś takiego pod uwagę? Jasne, że tak. No, wszystko do dogadania, także będziemy rozmawiać na pewno, ale mówię, najpierw trzeba się skupić teraz na Dawidzie, bo to jest najważniejsze, bo później to można sobie już, nie wiem, planować walki, a jak przyjdzie jakaś przegrana, nie daj Boże, to kurde, wszystko plan się zmienia. Także ja nie chcę na razie o epikach za żadnych gadać, nic. Co więcej, tylko dla mnie najważniejszy jest teraz Dawid. A jak oceniasz w ogóle pojedynek właśnie na epiku Adamka z Khalidowem, bo no wielu ludzi mocno skrytykowało Tomka, że nie tego się spodziewali i że to nie był ten Adamek, nawet ten z końcowych gdzieś tam lat swojej zawodowej kariery. Ja nie wiem, co ludzie sobie myśleli, że przyjedzie stary, dobry Adamek. No przecież Tomek ma 48 czy 49 lat w tym roku.
Także no to już jest starszy pan, także no już też troszeczkę bardzo ciężkich wojen stoczył w boksie. Także on już nie będzie takim zawodnikiem, jak było na przykład nawet ostatnia walka z Millerem w 2018 roku. Już nie będzie takiego Tomka nigdy. Także no tyle. No nie wiem, czego oni się spodziewali, że wyjdzie, nie wiem, młody Adamek i będzie zleje Mamenda w 30 sekund. No nie, no to już jest starszy pan. Ale co myślisz, co było tak naprawdę powodem tej no, troszeczkę słabszej dyspozycji? Czy może to, że to był pojedynek w klatce, który wiadomo, że dużo różni się od walki w ringu, gdzie jest wiele gdzieś tam aspektów, gdzie ring by Tomkowi pomagał, to jednak ja w ogóle miałem wrażenie, że on troszeczkę właśnie przez to, że klatka jest dosyć duża, że on troszeczkę się gubił i nie mógł po prostu gdzieś złapać Mameda. Nie. Moim zdaniem gubił się przez to i nogi zostawiał z tyłu, tym bardziej w pierwszej rundzie, przez długi rozbad nad ringiem. No słuchajcie, no, on nie walczył w 2018 roku, z ostatnią walkę zrobił. Do To 6 lat. było, tak, to było 6 lat, także kupę czasu i to naprawdę jest bardzo dużo czasu. Uwierz mi, to jest naprawdę ogrom czasu, jeśli chodzi o pięściarstwo, w ogóle o stójkę, o zawodników, także nogi zostawały z tyłu i tyle. Teraz na pewno już powinien to poprawić i myślę, że teraz dużo lepiej zaboksuje, no bo jednak gdzieś już tam tą rdzę zrzucił, tak? Tą 6-letnią. Także zobaczymy. A zaskoczyło cię to, jak zawalczył Mamed? Bo tu wydaje mi się, że wiele kibiców gdzieś przed walką właśnie spodziewało się, że Tomek go tak naprawdę zmiaży, a tak naprawdę mimo tej przegranej, wiadomo, przez kontuzję, to dla kibiców prawdziwym wygranym tego pojedynku jest Mamed Khalidow. No tak, no Mamed gdzieś dostał fajnie się przygotował, dostał gdzieś tam właśnie pewnie od trenera dobrą radę, żeby pierwszą rundę uciekać, bo każdy, kto jest w sztukach walki, wie, że taka przerwa, no to właśnie jednak gdzieś tam Tomek będzie się gubił na nogach, tylko że moim zdaniem powinien właśnie ruszyć i rozrywać dystans i wtedy by to dużo inaczej wyglądało, ale no nie zrobił tego, uciekał, czyli tak no fajnie, fajnie, fajnie zaboksował. Powiedz mi, tak, bo ty zadebiutowałeś w zeszłym roku na Stadionie Narodowym, no, wydaje mi się, że lepszego debiutu sobie nie mogłeś wyobrazić. Ten knockout, no, który został przez wiele portali, przez wielu ekspertów, dziennikarzy uznany za najlepszym knockoutem w polskim MMA. Powiedz właśnie, jak ty się czujesz właśnie z tym, że kolejny raz robisz coś historycznego, bo pamiętamy wszyscy twoje zdobycie Mistrzostwa Świata z hukiem, jak wielu kibiców, w tym ja, wstawało w nocy tym fenomenalne zwycięstwo. Teraz wchodzisz do nowej dyscypliny i robisz knockout, który jest unikatowy na swój sposób. No tak, no tak wyszło. No i tyle, no i dużą, dużą poprzeczkę sobie postawiłem i teraz ciężko by było coś takiego przebić. Także spokojnie, dla mnie najważniejsze to, aby do czerwca być zdrowy tak jak jestem i wyjść w takiej dyspozycji i tyle, i zawalczyć. A ile w ogóle chciałbyś toczyć walk w tym roku? No bo wiadomo, przez różne aspekty zawalczyłeś tylko raz w zeszłym roku. W czerwcu będzie twoja pierwsza walka. Czy nie wiem, taki standardowy dwie walki w roku to jest dla ciebie optymalne? Czy może chciałbyś się pojawiać no, częściej? No miała być druga walka w grudniu tamtego roku. Miałem zawalczyć na grudniowej walce, na gali. Ale no niestety we wrześniu przytrafiła mi się kontuzja i wypadłem z tej grudniowej walki, bo tak to bym miał dwie walki w roku, no ale no niestety wyszło jak wyszło, no i w tym roku no chciałbym dwie stoczyć, ale mówię, tu w tamtym roku też chciałem, bardzo, no ale kontuzja mi pokrzyżowała plany, tak, mam jednak już 38 lat, też już troszeczkę jednak ciężkie boje stoczyłem w boksie, ciężkie przygotowania, bardziej może to, i gdzieś ciało mi czasami odmawia posłuszeństwa, także oby teraz było wszystko dobrze, to chciałbym jeszcze pod koniec roku zawalczyć raz. A jak się w ogóle czujesz, jeśli chodzi o treningi parterowe? No wiadomo, no ty jesteś pięściarzem od lat, gdzieś tam te aspekty strukturkowe na pewno nie sprawiają ci trudności. Czy już troszeczkę się z tym parterem i zapasami jiu-jitsu generalnie się troszeczkę zaprzyjaźniłeś? No już coraz lepiej to wygląda wszystko, ale to wiadomo, no ile ja tego trenuję, no rok czasu, ponad troszeczkę, może rok.
Także no, ja jestem żółtodziobem. No, ja nie mogę się nazwać zawodnikiem MMA, bo na pewno nie jestem zawodnikiem. Jestem żółtodziobem. Ja się uczę tej dyscypliny. No, ale dlatego mi się to bardzo podoba, bo bardzo fajnie. Idę z miłym nastawieniem na trening, że wiem, że czegoś nowego będę się uczył. Także coś niesamowitego jest. Teraz na troszeczkę wrócę do twojego rodzimego sportu, do boksu. Już niedługo Łukasz Różański zmierzy się z rywalem, którego ty doskonale znasz, z Lawrence'em Okoli, walka o Mistrzostwo Świata kategorii Bridger. Czy twoim zdaniem to będzie trudny pojedynek dla Łukasza i w jakich aspektach jakby on musi uważać? Bo wydaje mi się, że tutaj mimo tego, że Lawrence jakby wchodzi z innej kategorii wagowej, to nie będzie dla Łukasza łatwy pojedynek. No, na pewno nie będzie łatwy pojedynek. To słuchaj, żaden pojedynek o pas mistrza świata nie jest łatwy. Dla mnie fajnie, bo walka jest w Polsce. Okoli pierwszy raz będzie walczył na wyjeździe. To gdzieś troszeczkę już będzie miał troszeczkę inne nastawienie niż zazwyczaj, jak miał zawsze u siebie w Anglii, gdzie wiedział, że sędziowie byli za nim i pozwalali mu na te brudne klincze. Bo brudny boks ma, tak? Klinczuje, gdzieś tam w tych klinczach bije, a tutaj myślę, że sędziowie nie będą na to pozwalali. No i moim takim delikatnym, malutkim faworytem, niewielkim, ale jest Łukasz. Z tego względu, że Okoli ostatnią walkę przegrał. Przegrał, więc gdzieś tam jego psychika została troszeczkę naruszona, że jednak nie jest takim wspaniałym zawodnikiem, że jednak można z nim wygrać. A Łukasz jest niepokonany i jest mistrzem świata. To daje mu naprawdę skrzydła, dodaje mu skrzydeł i moim delikatnym faworytem jest Łukasz. Już ostatnie pytanie. Wielu fanów MMA twierdzi, że boks umiera. Generalnie wielu fanów twierdzi, że boks umiera. Fani boksu twierdzą, że wcale tak nie jest, że ten cały czas sport do góry. Jak ty to oceniasz z perspektywy? Wiesz, no ty, jak powiedziałem, jesteś uznanym pięściarzem, teraz przyszedłeś do MMA. Jak ty w ogóle te dwa światy widzisz i oceniasz? Czy rzeczywistość boks jest w takim kryzysie, jak wielu mówi? No mamy przede wszystkim ogromny kryzys w boksie amatorskim. No, nie mamy medalistów olimpijskich, to jest najgorsze, bo żeby przejść na zawodowstwo, to skądś trzeba brać ten nabytek, tak? A nie mamy skąd, także no tutaj bym szukał tej dziury, także no, mamy delikatny kryzys, no ale mamy też mistrza świata Łukasza. I miejmy nadzieję, że niedługo Michał Cieślak zawalczy o pas WBC, gdzie bardzo mocno trzymam za niego kciuki, żeby wygrał z Geworem. Może Mateusz Masternak znowu gdzieś pokusi o walkę o Mistrzostwo Świata, także no zobaczymy. Może gdzieś ten boks wtedy by wywindował, bo dopóki tak jest jak jest, no to bardzo mało gal jest przede wszystkim, takich fajnych gal, dużych. No teraz w maju będzie taką Mistrzostwo Świata, no to będzie mega wydarzenie, ale już dawno takiej gali dużej nie było. Ale czy ty widzisz tych chłopaków w boksie, którzy zaczynają jakiś taki talent na miarę, wiesz, twój, Krzyśka Włodarczyka, Tomka Adamka, bo oczywiście ty mówisz o Michale Cieślaku, Masternaku, ale to są jednak pięściarze, no, którzy są w tym biznesie od lat. No tak, starszymi zawodnikami są. Młody, czy ja wiem, czy na przykład ja byłem jakimś talentem? Ja nie uważam, że ja byłem utalentowanym pięściarzem. Wiesz, wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata, wiesz, no już nie A, zdobywa ale nie, bez Bartku, talentu. Bartku, ale ja bym bardziej powiedział pracowity. Ja zapierdzielałem naprawdę bardzo dużo. Do tej walki o Mistrzostwo Świata ja naprawdę bardzo dużo zdrowia poświęciłem swojego czasu, bo cały czas byłem w treningu, także nie patrzyłem na kontuzję, nie patrzyłem na zdrowie, nie patrzyłem na nic, bo dla mnie było najważniejsze walka o Mistrzostwo Świata. Dlatego ja byłem bardziej taki, żebym powiedział pracuś, nie jakiś tam technik, nie jakiś właśnie, żebym był dobrym zawodnikiem. Także ja to wypracowałem wszystko. Także nie musi być wcale jakiś bardzo dobry technik, tylko aby chciał, wiedział, że coś chce, ustalił sobie plan w głowie przede wszystkim, że chce być mistrzem świata i do tego dążyć za wszelką cenę. Wtedy będziemy mieli mistrza świata. I tym świetnym akcentem z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś pozdrowić, kogoś podziękować, to jest twoja chwila.
Twój czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam oczywiście całą swoją rodzinę, żonę, mamę, tatę, wszystkich znajomych, wszystkich kumpli, oczywiście całe WCA.